łazience położymy płytki, które będą sięgać powyżej metra wysokości. Resztę ścian i sufit pomalujemy na pudrowy kolor. Po prawej stronie stanie wanna wolno stojąca. Na obok zawiesimy szafka z umywalką i duże lustro. W łazience będzie też sporo miejsca do przechowywania. Całe mieszkanie będzie przytulne i utrzymane we francuskim klimacie. Cześć! Cześć! Wow, co za róż! No ja się dopasowałam, tak widzisz, kolorystycznie. Tak, widzę, dopasowałaś się kolorystycznie, super. Okej, słuchaj, fajnie to wygląda. Została ostatnia ściana, więc jesteśmy na finiszu. No i jest wanna, co bardzo mnie cieszy, z baterią. Tak, wanna jest zamontowana, udało się. Zaraz Dorota przyjdzie, żeby też zobaczyć efekt. Mam nadzieję, że będzie się podobało. No dobra, słuchaj, to nie przeszkadza, możesz kończyć malowanie, a ja czekam na Dorotę. Wanna wolnostojąca w łazience. Piękna, obła forma. Jest to wzór ponadczasowy, elegancki, pasujący niemalże do każdej aranżacji. Jeżeli chodzi o takie totalne wykończenia, które są istotne, uwaga, po pierwsze, odpływ, czyli kliklak. I przez to, że jest on czyszczony od góry, no będzie to na pewno praktyczne rozwiązanie dla Doroty. Możemy wybrać albo kolor chromowany, czyli taki totalnie klasyczny, albo złoty, czarny lub biały. No w tym wypadku, jak sami widzicie, armatura nas tutaj zobowiązuje, więc jest to komplet, który ze sobą idealnie współgra. No i jest mój róż. O to chodziło, żeby było delikatnie, dziewczęco, kobieco, subtelnie i tak właśnie jest.